Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, jesteśmy w Geldern, ale szczerze mówiąc jesteśmy tutaj przez przypadek, bo chciałam podnieść głównie kamień młyński. Ostatnio się troszeczkę koksiliśmy, jeżeli chodzi o nasze atrybuty, konkretnie o siłę, trochę o łowieckie zdolności, o manę. Wygląda to już całkiem fajnie, jeżeli mam być szczera. I co? I moi kochani, dzisiaj myślę, że dalej będziemy zwiedzać. Tak, nie wiem, jakby spodziewaliście się tego? Chociaż powiem szczerze, że mam chyba inny plan na ten odcinek, niż na początku zakładałam. A plan brzmi tak, że pójdziemy do Silden zamiast tutaj chodzić i może wreszcie zajmiemy się kwestią niewolników, którzy mi zalegają dla... jak ten gość się nazywał? Finlay? Dla Finlaya? Możliwe. Ale chodzi mi o tych niewolników, którzy są do zaprowadzenia w okolice Inoga. Anoga, przepraszam. Bo ja to kiedyś robiłam, miało nawet z tego wyjść odcinek, ale nie wyszedł, bo tam strasznie lagowało, muliło i w ogóle było gówno na ekranie, więc ostatecznie po prostu no nie zrobiłam tego i nas tam nie było. Dlatego teraz muszę ładnie się rozejrzeć, gdzie byłam, a gdzie nie. I to troszeczkę może mi... Okej, już wiem, że mnie tutaj nie było. Chciałam powiedzieć, że to może mi trochę utrudnić życie. No jak najbardziej mam rację, bo mamy dużo do zwiedzania. I od samego początku już lecimy z walką. Pan nosorożec. Zerkniemy, czy te kuferki są otworzone, bo nie wiem tego. Nie są, no właśnie. Tu nas czeka sporo spacerowania. Ale szczerze widzę w tym plusy, bo też poekspimy właśnie, czyli tak jakbym planowała. Pozwiedzać, poekspić, zrobimy przy okazji zadania. Nagrywam dla Was odcinek w połowie na zapas, w połowie nie. Ponieważ chcę, żeby ten film wyszedł u Was w niedzielę, a u mnie jest piątek wieczór. Jadę do rodziców na te trochę i nie wiem, czy bym się wyrobiła z filmem. Wydaje mi się, że mogłoby być problematycznie, żebym nagrywała w sobotę odcinek na niedzielę. Z takiej przyczyny, że po prostu muszę jeszcze zrobić zakupy i spakować torbę na ten jeden dzień. I to troszeczkę zajmują takie pierdoły. Jeżeli mam być szczera. A dodatkowo jeszcze właśnie nie mam zamiaru wstawać o nie wiadomo której godzinie. Ostatnio powiem Wam, że dałam sobie... Okej, tu byłam. Że dałam sobie trochę na luz, jeżeli chodzi o życie. Tak po tym ślubie zrozumiałam, że nie mam co tak pędzić i się tak wszystkim przejmować, bo naprawdę było sporo zamieszania przed ślubem. I okazało się, że jakby to zamieszanie było bezcelowe, bo po prostu dużo było do ogarnięcia. Dużo ogarnęłam, ale też bardzo dużo nie ogarnęłam. I mnie to... Co jest? Okej, zrobił się zapis. O, tu są wargi w ogóle w tym miejscu? Cool. Spoko. Pomogę temu ścierwojadowi, jeżeli on jeszcze żyje. Nie żyje już. To nic. Także po prostu doszło do mnie, że to wszystko nie miało większego sensu. Można powiedzieć, że próbowałam tryhardować własne życie. No więc mam teraz taką rozkminę bardzo filozoficzną, że... Teraz już po prostu nie będę tego robić. Bardzo solidnie się zastanawiam nad swoim hobby, nad tymi studiami, na które się dostałam. Bo szczerze, z jednej strony się bardzo z tego cieszę, ale z drugiej mam pewne wątpliwości, bo lubię projektować wnętrza i kurde, jak nie studiowałam, bo rzuciłam filologię, to no, spędziłam jednak nad tym 2 lata i
przez to, że jakby nie będę nic z tym robić, to bym się czuła, jakbym to wszystko zmarnowała. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. O, dziki, no jak zwykle. Jak żeby inaczej. Są inne stworzenia na tej górze. Okej, okay, myślałam, że to jest dzika, to tylko ścierwojad i kamień. O, cześć. Dzień dobry. Także, no takie luźne przemyślenia mam. Jakiś pies szczeka na dworze. Znaczy się na zewnątrz, jakby osiedla. Rzadko kiedy chodzę po tego typu miejscach jak to. Cześć. Nie przyszedł już jakiś dzik? Dobra, już pozwólcie, że może tych resztek żądeł zbierać nie będę. Ja planowałam iść w trochę inne miejsce jeszcze. Ale przez przypadek trafiłam do tego punktu, gdzie są faktycznie ci niewolnicy. Czy to coś złego? Nie wiem. Tu jest troje. Tu się warto przejść po tej górze, zanim będziemy zabierać tych niewolników, bo oni będą mi przeszkadzać, jak będę ich brała teraz. Przynajmniej w expieniu na pewno będą mi przeszkadzać. Już nie będę zbierała z tego paskudztwa nic. No, także takie mam luźne rozkminy. Bo też się teraz zastanawiamy właśnie z Damianem, jak będzie z kwestią mieszkania. Konkretnie, wiecie, chodzi nam o fakt tego, że przydałoby się już mieć coś swojego za niedługo. To znaczy, mamy dalej umowę na mieszkanie, więc w teorii nie potrzebujemy na razie nic, jakoś bardzo. Ale no, wiecie, mieszkania się trochę remontuje, slash... jakąś renowację się przeprowadza. I na to wszystko zawsze potrzeba czasu. O, to są krokodyle. Nie wiedziałam. Spoko. Tamten wygląda, jakby chciał mi odgryźć tyłek. Tu jest nawet jakiś kufer. No, więc naprawdę się zastanawiamy nad tym wszystkim, jak to całe życie ułożyć. Wybaczcie, że taka czasami jestem, nie wiem, jakby to powiedzieć, wyrwana z zamyślenia. Oh my godness shit. Deszcz ognia mam. Ile deszcz ognia wymaga many? 300. A, rozumiem. Wiadomo, nie może być zbyt prosto. No cóż, kontynuując mój wywiad, który non-stop przerywam i kontynuuję w kółko. No bywa różnie, moi drodzy, naprawdę bywa różnie. I zobaczymy, jak to ostatecznie rzecz biorąc po prostu będzie. Dobra, tam idzie świnia jeszcze za mną. O, więcej was tu jest. No, gin już. Oj, nie wiem po prostu. Momentami mi to po prostu sens powie, jak... No, nie daje to spać czasem. Dobra, słonecznego nie potrzebuję. Dzień dobry. Dużo dzików. No i metalowy kufer.
tutaj nic szczególnego. Mignęło mi się gdzieś tu... O, szczaw królewski. Wydawało mi się, że mignął mi się Dragrod, ale jednak to był szczaw. Chociaż nie powiem, warto czasami tak przystanąć i popatrzeć. Jak widzicie, zasięg tego czaru wcale nie jest taki wielki, jakby się mogło wydawać. No i tak, i tu jest jeszcze jeden niewolnik. Aha, bo to jest ta grupka, dobra. To ten jeden był gdzieś tutaj wyżej, tak? Tak jest. Siedzisz tutaj, siedzisz. Żyjesz, żyjesz. Nie ma kufra przy tobie, żadnego nie ma. Dobra, to idziemy jeszcze na drugą stronę. I no, kurczę, powiem wam serio. Nie wiem. Jutro właśnie jadę do rodziców i muszę pogadać z moją mamą, bo jest pewien program do projektowania, który kosztuje licencja 5000 i no, ja mam umiejętności, żeby się tym programem obsługiwać. Moja mama z niego korzysta, ja z niego korzystam do projektowania wnętrz i mimo wszystko 5000 to nie jest dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jest to wydatek na pełną wersję programu, tam na przykład, nie wiem, teraz jest 6,4, ale tak jakby kupuje się głównie tą szóstkę, te aktualizacje poboczne, czyli tam na przykład, nie wiem, z 6.1 do 6.2, one są darmowe. I właśnie później, jak chce się zmienić na przykład licencję z 5 na 6, no to trzeba troszeczkę dopłacić, ale to tam jest gdzieś około tysiaka. No mimo wszystko, biorąc to pod uwagę, nie wychodzi to wcale jakoś kosmicznie dużo. Biorąc pod uwagę fakt, że CAD na rok kosztuje 30... Nie, moment, na rok około 11 tysięcy. Plus minus. No a jednak... Kurwa, nie? Ja w ogóle CADa nienawidzę. Nie lubię. Próbowałam się uczyć CADa. Nie mówię, że szło mi to źle. Mam nawet certyfikat ukończenia kursu na pewnym poziomie. Ale to nie było aż tak satysfakcjonujące, jakbym tego jednak chciała oczekiwać. No niestety. Nie przeżyjesz tu zbyt długo. Wiem, ale co innego mogę zrobić? Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dobra, gościu. Idziemy jeszcze po twoich kumpli. No i zastanawiam się, bo... Kurczę, naprawdę spędziłam 2 lata mimo wszystko pracując w tej branży, która mi się mimo wszystko podoba. Mam do tego smykałkę. Problem tylko polega na tym, że jestem młodą kobietą i to jest cały problem. To jest problem rynku pracy w Polsce, że młode kobiety to mogą iść tylko do McDonalda albo na kasę. Na pewno nie mogą robić nic wielkiego, na przykład projektować wnętrza. O, tak myślałam, że gdzieś tu Dragrod jest. I to mnie strasznie irytuje. Strasznie, szczególnie jak słyszę o bezrobociu i o tym, że niby jest duże bezrobocie, że tyle osób potrzebują do pracy, jest tyle miejsc pustych. Gówno, prawda. Po prostu. Nie możesz tu zostać. Zauważyłem. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dobrze, że możemy ich brać w grupie. Tak, ale po prostu powiem wam, że to nie działa. Kompletnie. Kompletnie to nie działa. No niestety. Dobra, najpierw może okradnę ten kuferek. Hej ty, co się tak skradasz? Także po prostu, no, takie rzeczy mnie denerwują. Zabiorę cię stąd. Wszystko jest lepsze niż bycie pożartym przez te bestie. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Okej, super. Zabiorę cię gdzie indziej. No dobra, myślałem, że tu uświerknę. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dzisiaj robimy przyjemne z pożytecznym. Nie masz szans, aby tu przeżyć. Masz lepszy pomysł? Zabiorę cię stąd. Dobrze. Okej, mamy wszystkich. Mamy piękną ekipę z Warszawy. Możemy teraz biec na dół. Jeszcze później się udamy w okolice wodospadów. Dobra, jest was 5.
w okolice wodospadów, bo tam wydaje mi się, że nie pokonałam jednego miejsca nie pokonałam. No tak, nie pokonałam. Tam są trolle w jednym miejscu i chyba tam nie byłam. Tak, żeby tam wchodzić głębiej w sensie. I chyba czarny troll jest. I metalowy kufer. Okej, no poletka ścierwojadów sobie nie odpuszczę. A potem by mi się już tu nie chciało wracać. Chodźcie, panowie. Wydaje mi się, że nie powinno być problemów, żeby się dostać do obozu. Raczej nie. No, powiem wam, że życie czasami jest naprawdę ciężkie i upierdliwe. Straszno mam ochotę projektować, a niestety nie mam programu. Ogólnie właśnie chciałabym w to jakoś zainwestować i tak samo w ogóle w ten kanał i w to wszystko. Powiem wam, że nawet się przez pewien moment, dosłownie po tej przerwie, jak mnie nie było, przez ten tydzień bez żadnej informacji dla was, bo po prostu nie potrafiłam sklecić zdania żadnego większego, lepszego, które by potrafiło cokolwiek powiedzieć komukolwiek. Więc po prostu uznałam, że zostawię to bez informacji i jeżeli by się ktoś pytał, to po prostu się odezwę. Myślę, że ostatecznie zrobiłam dobrze. No to właśnie miałam czas trochę pomyśleć. No i chciałabym właśnie zainwestować w kanał, czyli nawet myślę nagrywać za niedługo z kamerką. Tak mi się wydaje, że to nie będzie głupi pomysł, wręcz przeciwnie, przyciągnęłoby to trochę uwagi. No zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Planowałam to zrobić, jak zacznę studia dopiero, żeby się tak trochę ustatkować, ale szczerze czuję się już dużo razy lepiej. Przyprowadziłem zbiegłego niewolnika. Bardzo dobrze. Znajdę dla niego miejsce. Super, pozwólcie, że przeklikamy resztę, bo on będzie mówił to samo. Bardzo dobrze. No i super. Lepiej zważaj na słowa. Chwilkę się zrelaksuj. No i dobra, to zadanie z niewolnikami mamy z głowy. Mamy z czapy, można by rzec. To co, to może wrócimy się w okolice wodospadów, co? I tam się pójdziemy przejść. Byłoby super. Natomiast jaskinie z piekła to nie wiem, na kiedy zrobimy. Na pewno nie na dzisiaj, bo już widzę, że nic z tego nam nie wyjdzie. Już mówię o tej jaskini po prostu chyba przez trzeci odcinek i się tam nie mogę dostać. Taki jest wielki ten świat z Gothica 3. A najlepsze to, że mi się to w ogóle nie nudzi. I niektórym oglądającym też się to nie nudzi. I to mnie, kurwa, naprawdę cieszy, nie? Co wy na to? Robimy ścinkę bizonów? Jestem chętna. Teraz już się nie boję tych bizonów i tego wszystkiego. Szczególnie jak się będziemy tak kręcić wokoło. No chyba, że mnie przygwożdżą. Okej, to było słabe. Troszeczkę za bardzo wlazłam do środka. Ale nie martwcie się, naprawimy to. Najlepiej zaczepić tego od tyłu. Halo. Pokaż mu. O, w ten sposób najlepiej je zrobić. No dalej. Ten mi kibicuje w ogóle. What the hell? Pokaż mu. Podoba mi się. Jeszcze bardziej mi się... Ale, Boże, widzicie to? Ej, pierwszy raz to widzę w Gothicu. Jak mi zaklaskali, widzieliście to? Ale jaja. Nigdy nie widziałam tego. Kurde, zajebiście. I to było zajebiste, naprawdę. To są otwarte przeze mnie kufry? Tak. Pa.
Ale jaja, nie? Naprawdę. Nie spodziewałabym się tego. Dobra. Pan Bizon. Pięknie, widzę, się bawicie. Teraz idziemy na trolle. I bang. Jeszcze jest jedno miejsce, gdzie jest też grupka ogrów. I jest ciężka skrzynia. I jest to przy przełęczy. Boże, ile ta gra skrywa. To jest po prostu kosmos. To chyba otwierałam te kufry. Tak jest. Ja tu byłam i powiedziałam, że się tu kiedyś przejdziemy. Pamiętam to na 100%, że tak powiedziałam kiedyś. Że tutaj właśnie będziemy szli kiedy indziej. No i przyszła pora. Bezi normalnie wycina wszystko, co istnieje. Co mi się namierza? Jeleń? Jelenie, dobra. Zębacz. Tak. Tutaj chyba też mnie nie było. O, dzień dobry. Dobra, mamy parę kufrów. Metalowy kufer, a w nim nic szczególnego. I to wszystko w sumie. Ale tak dobrze jest, wiecie co, pochodzić i pozwiedzać. Już chyba któryś odcinek z rzędu powtarzam jedno i to samo zdanie, ale naprawdę. To tak, nie wiem, pomaga? Cokolwiek. Nie wiem, jak to nazwać w sumie. Ale przyjemne to jest dla mnie mega. No i awans mamy już. Czajcie? Awans mamy, a to jeszcze pół mapy jest do zwiedzenia. O, te piękne... Ta piękna muzyczka z wodospadów się załączyła. Okej, patrzyłam tylko, czy nie ma tutaj czegoś ważniejszego. O nie, i zniknęła z powrotem. Ale zaraz powinna wrócić, jak tylko pójdziemy tutaj dalej, nie? O, to już jest tutaj, te trolle. Okej, czarny przyszedł jako pierwszy. Ewentualnie ciemny troll, żeby nikt się do mnie nie przyczepił, że niby szkaluje. Nie szkaluje, po prostu ten stwór się tak nazywa. Oła. No, czuć, że czarny troll jest silniejszy od pozostałych troli. Tak się go bije z dwa razy dłużej. Też całkiem fajne miejsce przy tych właśnie wodospadach. 700 expa. Wydaje mi się, że jest więcej za trolla, jak się nie ma tego. Wiecie czego? Boże, jak to się nazywa? Balansu włączonego. Było chyba 1000. No i dobra.
Dzień dobry. Okej, więcej zębaczy. Czy to jest to miejsce, gdzie można znaleźć easter egga? Gdzieś tutaj w okolicy możliwe. A, te paskudztwa tutaj są jeszcze. Nie lubię bardzo tych bagienniaków. Na szczęście, jak mamy odporność na truciznę, to nam zbyt wiele nie zrobią. Ale chyba wiecie co, chyba idę dobrze w stronę tego easter egga. Tak. Dobra. On niech sobie tam poczeka. Gdzieś tutaj to było. Pisało na ścianie, tak jakby. Niekoniecznie w tym miejscu, ale w okolicy, więc zaraz tam dojdziemy sobie. Wiecie, co moglibyśmy jeszcze dzisiaj zrobić? Zadanie Where is Guru. O, ten easter egg jest tutaj właśnie. Tu się da wejść na spokojnie. Jest metalowy kufer i handstrapped CPT. Nie wiem do końca, do czego to jest nawiązanie. Jak ktoś z was wie, to możecie napisać, ale wiem właśnie, że to był jeden z popularniejszych easter eggów w Gothic 3. Jeden z bardziej znanych. No i tak jak mówię, może nam się Where is Guru dzisiaj by udało. Chociaż nie. Ja na Where is Guru potrzebujemy mieć chyba osobny odcinek. Bo w sumie jest mimo wszystko trochę cyrtolenia się. Czy tu nie powinien być jeszcze jeden troll? Może powinien? Halo? Czarny troll, zwykły troll? To wszystko? Czuję się zawiedziona. Żadnych roślin fajniejszych. Nic takiego. Kamienny korzeń. Spin dalej. Jaki kuźwa kamienny korzeń? No i dobra, i dotarliśmy w sumie na kraniec. Tam byłam, nie wiem, nie byłam. W sumie i tak już nic nie ma do znalezienia. Byłam. No to dobra, no to tutaj chyba ogarnęliśmy sytuację. To gdzie by teraz się udać? Wiem, gdzie się udamy. Udamy się do Ardei. I pochodzimy jeszcze po wybrzeżu. Mianowicie tutaj może coś jeszcze być dla mnie. Niekoniecznie tutaj, ale tutaj. O, jest ziele pancerza, to już widzę. Tu był raz szczaw królewski, który zabrałam potem poza odcinkiem. Super ziele pancerza do zjedzenia. Słyszę wilki. No tak, bo tutaj często... O właśnie, tutaj wataha często jest. Taka dosyć naprawdę duża i wymagająca.
No, łatwo jest tutaj zginąć na początkowym etapie gry, jak się tu przyjdzie przez przypadek. Bo jednak te wilki sprawiają sporo kłopotów. Warto się pokręcić trochę. No, jak widzicie, one mi teraz nie zrobiły praktycznie nic, ale... W innych okolicznościach są dosyć zabójcze. O, i tutaj też jest dragrocik. Super. Tutaj możliwe, że jest jeszcze... Jezu, co te moje świnki tam z tyłu robią, to ja nie wiem. Jest kuferek. Czy szczaw królewski jeszcze jakiś jest, to nie wiem, nie pamiętam. Ale znaleźliśmy kolejny dragrot. Jest szczaw królewski, już go nawet widzę. Dzień dobry. Kolejne eliksiry siłę możemy zrobić. Dwa dragroty mamy i dwa szczawie. To możemy zjeść. I to też możemy zjeść. Te na życie na razie zostawiam, ale... Prawdą jest, że prawdopodobnie wszystko przerobimy na typową mikstury siły. Och, kochani, początek dosłownie gry, nie? Oj, żółwiki! Siemano! Siemano! Ale zajebiście. No i tak, plaża. Na której w sumie... O Jezu, nic poza żółwikami nie ma. Hello! Hello! Jest bagienne ziele. Ale pewnie niektórzy się zastanawiają, po cholerę ja tu idę, przecież tu nic nie ma. A jest, moi kochani, bo tu jest jeszcze plaża w jednym miejscu i warto się tam przejść, bo tam jeszcze znajdziemy sporo expa. Zresztą nie trudno jest ją zauważyć, idąc tędy, że wychodzimy gdzieś w jakimś ciekawym miejscu. Tu można iść, nawet jest to zaznaczone na mapie. I tu jest nawet jaskinia zaraz, za niedługo. To się w teorii wydaje, że tu nic nie ma. Ale w praktyce fajny sekrecik jednak jest. Tak, pamiętam jak to odkryłam za pierwszym razem, byłam z siebie taka dumna normalnie. Kuźwa, nie? Mówię, Boże, po co ja tędy biegnę? Przecież tu nic nie ma, nie dzieje się tutaj nic. Po pierwsze jest to fajna, w miarę bezpieczna ścieżka, żeby dojść pod Vanguard. Bo omijamy praktycznie całą Ardeę tam. Ale po drugie tu jest jaskinia. Z goblinami. I nie tylko. I to jest właśnie też bardzo fajne miejsce. Szkoda, że goblin na hita nie schodzi z tej broni. Szczerze, lepiej jest je brać na krótkie. Dobranoc. No, trzeba też pamiętać o tym, że jest tutaj sporo chrząszczy. No niestety nawet jednego chrząszcza zabiłam przez przypadek. No jest w tej grze parę miejsc, gdzie jest dużo goblinów. To jest jedno z nich właśnie, nie?
Ach, super, powiem wam, się bawię. Dobra, tutaj może zrobimy tak. No, bo tu są też ogry. Chyba dwa. Albo jeden. Nie wiem, bo zaryzykujemy podejście trochę bliżej. Dwa są ogry. Okej, dobra, rozumiem, robię cofkę już. No tak. Te gobliny wystarczająco utrudniają życie, nie? Zdąży wyjść? Zdążyłam, wow. Zdążę się napić? Nie wiem. Dobra, zdążyłam. Ze wszystkim. No i dobra. No i to jest właśnie sporo tego paskudztwa. Z goblinów może zbierać już nie będę, bo to jest bez sensu. A czy tutaj coś było? Mi się kojarzy, że coś tu można było znaleźć. Wąż, dzięki. Tu nic nie ma? Wydawało mi się, że chociaż jakiś kufer będzie, ale widzę, że nie. No, także takie dodatkowe miejsce, gdzie można sobie poekspić. Myślę, że chyba spoko. No i w sumie to tyle. Ale hej, moim zdaniem warto. No i myślę, moi drodzy, że zrobimy dzisiaj trochę krótszy właśnie odcinek ze względu na to zwiedzanie i na to, że nie zdążymy za bardzo już nic dzisiaj zrobić. Musielibyśmy iść po ciężką skrzynię. Co najwyżej. Ale mnie się wydaje, że to jeszcze jest za wcześnie. Szczególnie, że tam jest dużo jednak tych ogrów. To nie jest aż taka szybka sprawa. Tu jeszcze była jaskinia. No i jaszczurki tutaj były, dobra. Powiem wam szczerze, że chciałam się cofać. Boże kochany. Tutaj też nic nie ma chyba. Oprócz samego w sobie expa kompletnie nic, chyba że jakieś amulety pojedyncze, bo czasami lubią leżeć, jest szkatułka na przykład, czasami lubią leżeć w takich jaskiniach, ale no po pierwsze ciężko jest je zauważyć, jak się na to jakoś bardzo nie zwraca uwagi, a po drugie no po co mi to jest na tym etapie gry, no bez przesady, nie? To bardziej jako ciekawostkę bym dała po prostu, że można coś tutaj na przykład znaleźć.
No i tak, i właśnie to jest całkiem dobre miejsce, żeby zacząć inwazję. Inwazję, można tak to nazwać? Inwazję, infiltrację. Na orków. Tutaj można zobaczyć pierwszych zwiadowców. No tak. Ale myślę, że my się przeniesiemy w jakieś bezpieczniejsze miejsce, najlepiej ze stołem alchemicznym. Czyli na przykład myślę, że Redok będzie całkiem niezłym punktem odniesienia. Szczególnie, że jesteśmy buntownikiem. Podejdziemy sobie do stołu alchemicznego i będzie dobrze. Zrobimy sobie dwie potki siły jeszcze. Będę zadowolona. Szczególnie, że dragroty warto wykorzystywać. Ty masz starą skrzynię, której ja jeszcze nie otworzyłam. Mikstura siły. Dwie sztuki. No i pijemy. 341 siły. Możemy się od razu przekimać. Do rana. I wiecie, co jeszcze możemy zrobić? Bo tu jest stara skrzynia, nie? Czy ja mam grupowe uśpienie? Jeszcze jedno. Niestety nie. Dobra, muszę dwa zwoje wykorzystać. Lepiej się tego nie zrobi. No i dobra. Stać! Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. Dobra, dzięki. Co to było? Nie! Chciałam skorzystać z pulpitu. Mogłam przez mikrosekundę. Wiecie co? Nie. Tak być nie będzie. Zrobimy to jeszcze raz. Gdzie ten sam? Najpierw. Tu jest napisane coś o alchemii. O Boże Święty. Co tu się stało z tą kamerą? Cześć, stary. Co ja robię? Co to było? Stać! Serio? Nie ma. Pokaż. Pokaż towara bydlaka śmierć. O Boże, nie. F5. F9. To się naprawi. Proszę. Uff, naprawiło się wszystko. Zgubiłeś halabardę. Uważaj na siebie. Okej. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że tym dziwnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy film. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jezu, wydawało mi się, że widzę coś, czego nie powinnam. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i co? Kolejny odcinek to będzie znowu znak zapytania. Jeszcze jak widzicie, w tej Mertanie jest co robić. Oj, jest co robić. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie tutaj, ale zapowiada się, że będzie całkiem nieźle. Trzymajcie się i cześć.